występ składa się z dwóch dużych części. Pierwsza to tańce chińskie, zarówno tańce tradycyjne, jak i oparte o kulturę tradycyjną. Na przykład bardzo ciekawy taniec z pędzlem. Soba，然后它主要展现中国的书法。首先，书法对于中国人来讲也是很难的一种活动吧。 Ciekawym przykładem w tańcu ujgurskim jest użycie tych talerzyków troszkę, które działają mniej więcej tak jak kastaniety w tańcu hiszpańskim. Podkreślają rytm, zaznaczają ruch. Druga część to są tańce innych grup etnicznych zamieszkujących Chiny, mniejszości chińskich, między innymi tańce koreańskie, tybetańskie, mongolskie, Tajów chińskich, no właściwie ze wszystkich grup, ze wszystkich zakątków Chin. Myślę, że dla mnie, 它不仅仅是就是肢体的表现，更体现了我内心我自己的一种。 Przywoływanie PRL-u właśnie poprzez nostalgię za tamtym czasem, te czerwone kwiaty, które Państwo dzisiaj rozdawaliście, to są takie symbole, które mogą wzbudzać tylko ciepłe wspomnienia. Tak naprawdę PRL nie miał twarzy lodzi traktorzystki. Dzień Kobiet jest, był świętem w okresie komunistycznym wbudowanym w cały wachlarz świąt obchodzonych. Dzień Górnika, Dzień Hutnika, każdy właściwie zawód takie święto miał. Inna sprawa, że tutaj mieściły się kobiety w swojej bardzo specyficznej roli. Nie wiadomo, czy to było hołd kobiecości ogólnie, czy też jednak kobietom jako matką i pracowniczkom. Proszę Państwa, Dzień Kobiet nie był świętem. Oczywiście komuniści chcieli pomieszać sakrum z profanum i uczynić z profanum sakrum, ale to się nigdy nie udało tak naprawdę. PRL to był ciąg, próba wyrugowania z przestrzeni publicznej świąt rzeczywistych. Poprzez to spotkanie będziemy popularyzować najnowszą historię Polski, tą między 45 a 89 rokiem. Będziemy przypominać wydarzenia, które są już dzisiaj, zwłaszcza dla młodego pokolenia, zupełnie nieznane albo no, właśnie są równie odległe jak historia o Mieszku I. A jesteśmy przekonani, że ta najnowsza historia Polski ma niezwykły wpływ na to, jak wygląda Polska dzisiaj. Dlatego chcemy o niej wspominać, o niej przypominać. Będziemy przypominać wydarzenia i będziemy przypominać też ludzi. Clark, perkusja. Kafer, teksty, wokal. Mazzi, gitara. Rodek, bas. Łączymy rap z rockiem, nazwaliśmy to sobie rap and roll. Ja się wychowałem na starym polskim rocku, po czym dopiero zacząłem słuchać hip-hopu i być może dlatego też takie połączenie. Jak... Chcieliśmy czegoś nowego, czegoś zupełnie innego. Jeśli ktoś przyjdzie na koncert, pewnie zauważy inspirację Tomem Morello lub muzykami grupy Tool. No, jeśli w końcu przestanę z nich zżynać, no to może wypracuję swój własny styl.
myślę, że dopełniliśmy własnych oczekiwań, przynajmniej na tą chwilę. Nasze próby odbywają się w Nowej Hucie, tam mamy własną salkę, tam ćwiczymy. Tam też daliśmy pierwsze z naszych koncertów. W żadnym innym miejscu nie chcielibyśmy działać tak bardzo jak tutaj, bo no to jest nasze miejsce. Jakby Nowa Huta jest naszym środowiskiem, w którym się wychowaliśmy, tam dorastaliśmy i dorastamy w dalszym ciągu. Myślę, że bardzo silnie jesteśmy z nią związani, nie tylko emocjonalnie, ale również z perspektywami na przyszłość. Tam chcielibyśmy się cały czas rozwijać i tworzyć naszą muzykę. Z Hutą jesteśmy związani bardzo. Trójka z nas tutaj mieszka. Jako jedyny nie jestem z Nowej Huty. Pochodzę ze Śląska, Jerzyk jest synek Szwarny, jak widać. Ze Śląska, rodem ze Śląska. Jerzyk się urodził w Rybniku, mieszkam między Rybnikiem a Raciborzem.